Wynalezienie żarówki często przypisuje się Tomasowi Edisonowi. Jednak, jeżeli istnieje jakiś współczesny wynalazek, którego naprawdę nie można przypisać do jednej osoby, będzie to właśnie żarówka. Co jest jeszcze bardziej kuriozalne, żarówka jest często emotką wyrażającą odkrycie, jedną ideę, która komuś przybłysnęła. I sprawiła, że coś wymyśli. Tak naprawdę droga do żarówki nie wyglądała tak, jak wielu ludzi myśli. Dowiedzcie się w tym odcinku wszystko, wszędzie, jaki bieg wypadków i odkryć sprawił, że dzisiaj korzystamy z żarówek. W zasadzie przechodzimy już na nowe formy światła, natomiast stare żarówki z żarnikiem były wynalezione jako seria drobnych usprawnień. Posłuchajcie. Słownik Miriama Webstera definiuje żarzenie jako emisję promieniowania przez gorące ciepło, które czyni je widocznym. W tym sensie żarzenie istnieje od czasu, kiedy wynaleźliśmy ogień. Kiedy po raz pierwszy ludzkość coś podgrzała i zaczęło świecić i dymić, ludzkość ruszyła tą ścieżką, która przyprowadziła nas dzisiaj do żarówki. Historycy Robek Friedel i Paul Israel w swojej książce Edison's Electric Light dokumentują nie mniej niż 22 różnych ludzi, którzy wynaleźli żarówki przed Thomasem Edisonem. Jeśli kiedykolwiek podłączyłeś przewód między końcami baterii, zauważyłeś, że drut się nagrzał. Mógł też zacząć świecić. Idea Stucznego światła elektrycznego była prawdopodobnie pierwszą rzeczą, o której ludzie pomyśleli, gdy tylko zaczęli eksperymentować z elektrycznością. Pierwszy udokumentowany przypadek użycia elektryczności do podgrzewania drutu, do żarzenia w celu wytworzenia światła został opisany przez Ebenezera Kinnersleya w 1761 roku, czyli 100 lat przed tym, jak światło elektryczne było dostępne na rynku. Powodem, dla którego trwało to tak długo i wiele różnych osób próbowało wynaleźć światło żarowe, było to, że kiedy rzeczy się nagrzewają, mają tendencję do palenia siebie i wszystkiego wokoło. Jeśli zrobisz coś wystarczająco gorącego, aby stworzyć białe światło, prawdopodobnie to coś szybko się spali. Zagrożone są również rzeczy, które są dookoła naszego żarzącego się źródła światła. To dlatego mówimy, że żarówka się przepaliła. Żarnik w żarówce dosłownie się spalił i rozpadł na kawałki. Nie przewodzi już więcej prądu i nie generuje światła. Tak więc wynalezienie światła elektrycznego było tak naprawdę rozwiązaniem problemu temperatury, ciepła i spalania. Pierwszą osobą, która zbudowała coś, co możemy rozpoznać jako żarówkę, był brytyjski naukowiec Warren DeWarru. W 1840 roku zebrał dwa pomysły, które choć nie były ostatecznym kształtem żarówki, były dużymi krokami w rozwiązaniu problemu. Po pierwsze, wybrał platynę jako włókno, ponieważ miała bardzo wysoką temperaturę topnienia. Oznaczało to, że mogła osiągnąć bardzo wysokie temperatury przy zachowaniu swojej struktury, integralności żarnika, więc przewodziła wciąż prąd, będąc rozżarzona, nie rozpadała się szybko na kawałki. Bo gdy żarnik rozpada się na kawałki, przestaje stanowić stałą linię i przestaje przewodzić prąd, więc przestaje się żarzyć, więc żarówka przestaje świecić, bo się przepala. Po drugie, Delarue jako pierwszy umieścił palący się żarnik w rurce próżniowej. Przy mniejszej ilości powietrza i tlenu do interakcji włókno nie paliło się tak szybko, ponieważ nie dostarczano mu tlenu. To właśnie próby utrzymania próżni w bańce żarówkowej są powodem, dla którego żarówki wyglądają tak, jak wyglądają. Mają kształt gruszki, który jest optymalny, zaprojektowany do utrzymywania próżni. Platyna była początkowo dobrym pomysłem, ale całkowicie niepraktycznym, biorąc pod uwagę związane z tym koszty. Pomysł zwiniętego żarnika w rurce próżniowej był jednak dobrym krokiem i na tym zaczęto budować kolejne kroki w budowie żarówki. Kolejną dużą innowacją było zastosowanie włókien węglowych. Węgiel jest oczywiście znacznie tańszy niż platyna i technicznie ma jeszcze wyższą temperaturę topnienia. Amerykanin John Starr otrzymał patent na lampę z żarnikiem węglowym, ale nigdy nie została ona wprowadzona do produkcji, ani stała się możliwa do zrealizowania. I to był problem. Wielu wynalazców wymyśliło oświetlenie elektryczne, ale nikt nie potrafił stworzyć czegoś, co byłoby praktycznie łatwe w produkcji i niedrogie. Wynalezienie żarówki nie podlegało na odkryciu idei światła żarzącego się czegoś z elektrycznie rozgrzanego żarnika – ten pomysł chodził po głowie od dawna bardzo wielu ludziom. Wyzwaniem było stworzenie czegoś, co działało dobrze i co można było wdrożyć łatwo do produkcji, trochę jak iPhone. Nie był to pierwszy smartfon, ale pierwszy, który tak naprawdę zapewniał spójne wrażenia i był łatwy w użyciu. W tym miejscu wprowadzamy dwójkę głównych bohaterów tej historii. Joseph Swan pracował w Anglii. Rozpoczął pracę nad oświetleniem żarowym od 1850 roku i wracał do projektu z przerwami przez kilka następnych dekad, ulepszając co troszkę sprzęt. W latach 70. XIX wieku jego praca nabrała rozpędu. W 1879 roku pokazał tłumowi 700 gapiów światło, które mogło trwać 40 godzin, co w tamtych czasach było naprawdę długim czasem i rekordem. Żarówka miała wysoką próżnię, żarnik węglowy i platynowe przewody ołowiane do żarnika, aby poradzić sobie z wymaganym wysokim napięciem, które było wówczas stosowane w żarówkach. W latach 79-881 oświetlono pierwsze domy, teatry, firmy i ulice w Londynie. W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych Thomas Edison i jego pracownicy z laboratorium rozpoczęli ciężką, syzyfową pracę nad problemem oświetlenia żarowego i zaczęli seryjnie zgłaszać patenty. Patenty obejmowały wszystko: od tworzenia włókien węglowych podróciane w sporniki do filamentów. Problem polegał na tym, że krążyło wiele patentów na wiele podobnych pomysłów. W tym czasie było tyle samo lub więcej sporów sądowych oraz transakcji kupowania i sprzedawania patentów, co nowych innowacji, które były patentowane. W 1883 roku Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych unieważnił wiele patentów Edisona, co doprowadziło do wieloletnich procesów sądowych. I ostatecznie przyznano mu patent na włókna węglowe w 1889 roku. Edison w końcu zaczął wykupywać patenty konkurencji i musiał połączyć się z firmą Josepha Swana z Wielkiej Brytanii, aby uniknąć spornych roszczeń patentowych. Stworzyli Edison ⁇ Swan United Electric Company, która ostatecznie stała się znana jako Eddie Swan. Na przełomie wieków 800 oświetlenie elektryczne było już popularne ale nie było jeszcze powszechne i nadal istniały poważne problemy do rozwiązania. Standardową żarówką w tym czasie był żarnik na bazie węgla w próżni zamkniętej w szklanej bańce. Przeciętna żarówka miała oczekiwaną żywotność około 40 godzin, co było zdecydowanie zbyt krótko, żeby miała jakieś popularne zastosowanie. Chyba, że była wykorzystywana w procesach generujących duże przychody, na przykład w wyświetlaniu filmów. Postęp w dziedzinie oświetlenia elektrycznego wciąż posuwał się naprzód. Jedną z rzeczy, nad którą ludzie nadal pracowali, było stworzenie odpowiedniego filamentu, czyli tego żarnika. Eksperymentowano zarówno z tantalem, jak i z osmem, ale okazały się one zbyt drogie. Wreszcie w 1904 roku węgierski wynalazca Sandor Just i chorwacki wynalazca. Franjo Hanaman otrzymali patent na żarówkę z żalnikiem wolframowym. Wolfram dawał znacznie jaśniejsze światło i był w stanie przetrwać znacznie dłużej. To właśnie wolfram stał się podstawą prawie wszystkich żarówek w kolejnych dziesięcioleciach. Inną dużą innowacją było pozbycie się próżni. Próżnia jest trudna do wykonania, ale też trudna do utrzymania. Nawet niewielkie osłabienie uszczelek w żarówce może spowodować stopniowe przesiąkanie powietrza i wypalenie żarnika szybciej niż to jest oczekiwane. Największą innowacją było tutaj napełnienie bańki z żarówką gazem, który jest obojętny. Gazy obojętne, takie jak krypton i xenon, pozwalają na jaśniejsze żarzenie się żarnika, ponieważ nie wchodzą w reakcję podczas procesu nagrzewania się żarnika. Są obojętne i nie reagują z palącym się rozżarzonym żarnikiem. Tak ustalono podstawy koncepcji budowy żarówki. Przez dziesięciolecia następował stały strumień drobnych ulepszeń, które poprawiały wydajność i obniżały koszty produkcji. Jednak bez względu na to, co zostało zrobione, nadal istniał jeden poważny problem, którego nigdy nie udało się przezwyciężyć w klasycznej żarówce, ponieważ dotyczył samego żarzenia, ciepła. Jak wspomniałem, proces żarzenia polega na tym, że rozgrzany obiekt świeci i wytwarza ciepło przy okazji swojego żarzenia się. Ale 95% energii, która trafia do żarówki, zamieniana jest w ciepło. Jeśli jest to oświetlenie w piekarniku, to jest super. Jednak wszystkie inne żarówki, które wytwarzają ciepło, niespecjalnie są mile widziane. Dlatego powstały żarówki fluorescencyjne i żarówki LED. Mogą wytwarzać więcej światła przy mniejszym natężeniu ciepła, a tym samym oszczędzać energię. Powstanie Diod LED to fascynująca historia sama w sobie i będzie przedmiotem innego odcinka. Dlaczego więc Tomasowi Edisonowi tak często przypisuje się wynalezienie żarówki? Głównie dlatego, że jego nazwisko widniało na wczesnych świecących cebulkach. Ponieważ Edison nie wynalazł żarówki jako takiej, jego laboratorium przeprowadziło jednak znaczną liczbę badań, a co ważniejsze, jego firma Edison Electric miała najwięcej pieniędzy, co oznaczało, że była w stanie produkować i dystrybuować i sprzedawać na rynku pod swoją marką największe liczby żarówek. Jedną z zabawnych rzeczy jest to, że symbolem inspiracji lub nagłego dobrego pomysłu jest właśnie żarówka, która pojawia się nad czyjąś głową. Podczas gdy żarówka rozwijała się w dokładnie przeciwny sposób, zespół Edisona przetestował ponad 1600 różnych kombinacji substancji, aby znaleźć tę właściwą. Edison powiedział, że geniusz to jedna część natchnienia i 99% części potu i ciężkiej pracy.